przed rozpoczęciem metamorfozy bałaś się, że nie będziesz wyglądać jak ty. Czy twoje obawy były słuszne? Nie. Czuję się tak jak ja. Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że mam bardziej nawężoną cerę. Czy jesteś gotowa na kolejne zabiegi medycyny estetycznej? Tak, nie mogę się już doczekać następnego etapu. Dzień dobry, jesteśmy po pierwszych seriach zabiegów z zakresu medycyny estetycznej u pani Iwony. Wykonaliśmy do tej pory zabieg toksynę botulinową, wykonaliśmy peeling migdałowy oraz trzy zabiegi nawilżające warstwę powierzchowną skóry za pomocą peptydów biomimetycznych oraz pasu hialuronowego. Dodatkowo wykonaliśmy zabieg poprawiający krążenie w okolicy oka za pomocą Dermahil iMac i Dark Circle Solution. W dniu dzisiejszym ocenimy skórę. Widzimy, że ona jest bardziej promienna, że powierzchowne zmarszczki są wygładzone w obrębie czoła, w obrębie skóry policzków i ogólnie jakość skóry jest znacznie lepsza. W dniu dzisiejszym wykonamy zabieg Skin Boosters. Jest to jeden z moich najbardziej wygodnych zabiegów. Poprawia on znacznie jakość skóry, jej gęstość, nawilżenie oraz napięcie. Można go wykonywać u mężczyzn oraz u kobiet. Tak naprawdę wiek tutaj nie ma znaczenia, od 25 do 30 roku życia. W zależności od kondycji skóry możemy pracować za pomocą tego zabiegu. W tym przypadku pani Iwony poprawimy napięcie skóry, którego nam brakuje, mimo tego, że nawilżyliśmy warstwy powierzchowne poprzez zabiegi z zakresu mezoterapii igłowej. Dzięki temu skóra będzie bardziej napięta i efekty grawitacji mniej zauważalne. Zabieg ten można wykonywać w obrębie skóry twarzy, szyi, dekoltu, rąk, ramion, tam gdzie brakuje nam jędrności skóry i tam gdzie wiotkość z biegiem czasu jest większa. Również można wykonywać ten zabieg u osób, które mają kłopoty z bliznami potorądzikowymi. Znacznie się one spłycają, wyrównują i skóra jest bardziej wygładzona, w związku z czym ładniejsza. Wykonuje się ten zabieg raz w miesiącu, albo jako zabieg pojedynczy, lub w serii trzech zabiegów. I kolejny można powtórzyć za taką serię za pół roku bądź za rok, w zależności od jakości skóry i potrzeb tak naprawdę pacjenta. Za pomocą preparatu Vital Light możemy również opracować okolice oka w sposób bezpieczny i wypełnić załamania, które w wyniku starzenia się skóry powstają. Vital Light opracowaliśmy okolice oka oraz okolice też czoła i wypełniliśmy załamanie w obrębie nosa i między brwiami. Wygładziliśmy tutaj tą strukturę skóry. I teraz wykonamy zabieg mezo liftingu, bo taki mam pomysł wobec pani Iwony, czyli będę podawać preparat Vital w sposób liniowy, po to, żeby napiąć skórę, po to, żeby ona też pociągnęła troszeczkę do góry i ją zrewitalizowała. Wykończyliśmy zabieg. Trwało to zaledwie kilka minut, a jego szczęśliwa pacjentka. Już chwilę po zabiegu widać różnicę w jakości skóry pomiędzy stroną, która była opracowywana i pomiędzy stroną, która nie była opracowywana. Aczkolwiek powinniśmy oceniać dopiero po miesiącu skórę od zabiegu, z tego względu, że muszą być włókna kolagenowe, elastynowe naprodukowane, kwas hialuronowy musi związać wodę i skóra w związku z tym musi się napiąć. Aczkolwiek jest ewidentna różnica gęstości skóry tutaj i tutaj przed zabiegiem.